kolegium pracuje w warunkach pełnej tajności, więc oczywiście nie mogę relacjonować tego, co odbyło się w trakcie tego kolegium. W piątek spotkamy się ponownie, bo sprawa jest poważna i dotyczy nie tylko problemu pana sędziego Szmyta i jego ucieczki na Białoruś, ale generalnie wpływów i akcji wywiadów rosyjskiego, białoruskiego w naszym kraju. Poleciłem, aby przygotowano także do mojej wiadomości raport, jeśli chodzi o te sprawy z poprzednich lat. Niektóre z tych spraw nie miały swojego dalszego ciągu i to niepokoi dzisiaj bardzo polskie służby, że przerwano dochodzenie czy sprawdzanie niektórych osób i zdarzeń, które mogły wskazywać na jakąś aktywność i wpływ rosyjskich i białoruskich służb w aparacie władzy szeroko pojętym. Czekamy na decyzję, ponieważ sędzia Szmyt formalnie jest ciągle sędzią. Żeby podjąć kolejne czynności, trzeba mu zdjąć immunitet. Mam nadzieję, z taką prośbą zwróciłem się do ministra sprawiedliwości, z takim oczekiwaniem, bo już nie ma czasu na prośby, żeby wspólnie z odpowiednimi instancjami, czyli sądem dyscyplinarnym, jeśli będzie trzeba, także sądem najwyższym, w trybie natychmiastowym, tak szybko jak tylko możliwe, ten immunitet odebrać. Mówimy o człowieku, którego działania noszą znamiona zdrady państwa i dlatego potrzebne są tutaj nie rutynowe, tylko nadzwyczajne, jeśli chodzi o tempo działania. W piątek będziemy dalej rozmawiać i będziemy formułować wnioski, jeśli chodzi o działanie na najbliższe dni i tygodnie. Znowu staje na wokandzie sprawa wznowienia pracy albo zbudowania odpowiedniego ciała, które skuteczniej zbada wpływy rosyjskie na polską politykę. Jak Państwo wiecie, mamy tę komisję, tam były zastrzeżenia konstytucyjne co do jej działania. Poprosiłem ministra Siemoniaka, żeby wspólnie z innymi członkami kolegium do spraw służb, żeby przygotował taką rekomendację, w jaki sposób znowelizować, poprawić ustawę, tak żeby komisja do badania wpływów mogła powstać jakby na nowo, możliwie szybko. Myślę, będę o tym też, jak będziemy już mieli tę możliwość, będę o tym rozmawiał z prezydentem Dudą, bo to będzie wymagało zmian ustawy. Bardzo mi zależy na czasie w tej kwestii. Wiadomo, jaka jest sytuacja na froncie, wiadomo, jaka jest sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Tutaj nie ma czasu ani sekundy na niepotrzebną zwłokę, więc będziemy starać się współpracować tu też z panem prezydentem. Nie muszę tego tłumaczyć. Jak pan odbiera próbę przyklejenia obecnie rządzącym teraz pana Tomasza Szmyta, jakoś sklejenia was z tym człowiekiem? Taką próbę podejmują politycy PiS-u i suwerennej Polski może w szczególności. Czy można by się śmiać, gdyby nie powaga sprawy? Bo rzeczywiście sprawa jest bardzo poważna i ja nie będę w kwestiach bezpieczeństwa państwa wdawał się jakieś bijatyki i potyczki słowne z politykami, którzy moim zdaniem stają dzisiaj na głowie, żeby udowodnić światu, że nie znają człowieka. Prawdziwym problemem, i na to chcę zwrócić uwagę, to nie jest kwestia szpiegowskiej powieści, to jest kwestia fundamentalna dla zrozumienia tego, co w Polsce działo się w ostatnich latach. Ja nie mówię, że pan Szmyt to jest podopieczny czy przyjaciel pana Kaczyńskiego. Problem polega na tym, że tacy ludzie jak pan Szmyt, jego sylwetka w części jest znana już publicznie. To nie jest tylko problem zdrady tej domniemanej, w sumie oczywistej zdrady stanu, ale też jego sposobu zachowań, trybu życia, poglądów, które prezentował też dość otwarcie przez lata. Radykalnie prawicowych poglądów w związku z radykalnymi grupami kibicowskimi. Wiele tych informacji wskazuje jednoznacznie, że była to postać, która w żadnym wypadku nie powinna być dopuszczona do decyzji na przykład o kształcie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. To, co jest naprawdę, bo tak jak powiedziałem, ja nie będę się przerzucał z liderami PiS-u, tam, kto jest winny, odpowiedzialny, bo to byłaby dziecina.
Problem polega na tym, że oni zbudowali system, w którym tacy ludzie, przecież to nie jest pojedynczy przypadek, bez żadnych kwalifikacji moralnych, awansowali, byli bardzo blisko od samego centrum władzy i którzy byli angażowani do łajdactwa. To był człowiek, który aranżował tak zwaną aferę hejterską. I takich ludzi odnajdujemy mnóstwo na każdym szczeblu władzy. PiS zrobił dla nich przestrzeń, awansował, promował, bo nie wiedzieli, z kim mają do czynienia, tylko właśnie dlatego, że takich ludzi potrzebowali. I to jest moim zdaniem bardzo poważne i uzasadnione oskarżenie pod adresem prezesa Kaczyńskiego, który miał taką filozofię od lat, to znaczy używać jak najgorszych narzędzi dla własnych celów i dla własnych idei. I kwestia pana Szmyta jest dokładnie tym problemem. Czy afera hejterska mogła być inspirowana przez służby białoruskie czy rosyjskie, z tego co już wiadomo, co pana mówi? To będzie oczywiście przedmiotem działania śledztwa, między innymi dlatego też potrzebujemy jak najszybszego zdjęcia immunitetu sędziowskiego panu Szmytowi. Te dwa scenariusze, one są równie dramatyczne. To znaczy pierwszy, ten, o którym pan mówi, bo on przecież możliwy, to znaczy, że afera hejterska była promowana czy współorganizowana przez obce służby. Obiektywnie rzecz biorąc, bo w tej chwili jest za wcześnie, żeby mówić o jakichkolwiek dowodach tej sprawy. Ale z całą pewnością rozwalanie ładu prawnego, rozwalanie tego systemu niezawisłości sędziowskiej, to jest coś, co Putin promuje w całej Europie. Polska nie jest jedynym przypadkiem i nie jest jedynym przykładem, gdzie wpływy rosyjskie mają służyć temu, żeby system prawa, te europejskie normy prawne, właśnie niezawisłość sędziowska, etc., żeby to rujnować. Bo to jest de facto model rosyjski i obserwujemy, no, także wczoraj miałem okazję o tym rozmawiać, będziemy prezentowali też z instytucjami europejskimi, ile takich zdarzeń, podobnych zdarzeń jest w całej Europie. I one się nasilają. Więc z całą pewnością afera hejterska, która była częścią rozwalania systemu prawa w Polsce, służyła tak czy inaczej interesom rosyjskim. Czy była zaprogramowana w Moskwie, czy w Mińsku, czy zaprogramowana w siedzibie PiS-u, a później tylko wspierana przez Rosjan i Białorusinów, szczerze powiedziawszy jest drugorzędna. Bo tak czy inaczej jest to dramatycznie niebezpieczne z punktu widzenia państwa polskiego. Jak mówi pan o takich osobach, które wobec których postępowania z podejrzeniami o szpiegostwo były przerywane, niedokończane, mówi pan o takich osobach. Czy możemy coś więcej o tych osobach powiedzieć? Nie wymienimy konkretnych osób, ale o ich usytuowaniu. Czy one nie mówiłem nic o szpiegostwie. Mówiłem o tym, że było wiele sytuacji, w których istniało podejrzenie wpływu albo działania na rzecz interesów obcego państwa. I te sprawy nie zostały wyjaśnione, a nawet wygląda na to, że były blokowane. Wyjaśnienie tych spraw było blokowane, ale nie jestem upoważniony w tej chwili, aby ujawnić szczegóły. Ale będziemy o tym rozmawiali także w piątek na kolegium do spraw służb specjalnych. I ta sprawa będzie miała tak czy inaczej dalszy ciąg, ale jak się państwo dobrze rozumiecie państwo, że nic mnie tu nie zwalnia z dyskrecji. Także sędziowie przykro mi, ale... Jeszcze jedna rzecz. Czy pan jest zadowolony z działania służb specjalnych? Sędziowie, pani redaktor zmonopolizowała. Tak, zmonopolizowała. Pierwszy raz. Czy pan jest zadowolony z działania służb specjalnych za pana rządów w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o Tomasza Szpita? Dzisiejsze raporty z działania służb specjalnych pokazują bardzo wyraźnie, że nowe szefostwa wszystkich służb są bardzo zdeterminowane i są w trochę podobnej, analogicznej sytuacji do mnie i do mojego rządu. To znaczy ilość spraw, które wymaga naprawy jest naprawdę, no, można powiedzieć, nawet szokująca. Dzisiaj między innymi też to było tematem naszej rozmowy, ale nie chcę tutaj za bardzo upolityczniać tej kwestii. No, naprawdę sprzątają i odbudowują te służby bardzo, bardzo rzetelnie. Także ja jestem z nich zadowolony. A czy jestem zadowolony ze stanu służb specjalnych w Polsce? Nie. Zostały zdewastowane przez te lata, zostały naprawdę bardzo osłabione. Szczególnie jeśli chodzi o ten front białorusko-rosyjski. I tam jest niestety bardzo dużo informacji, które wprawiły mnie w bardzo zły humor. Czy sędziowie powinni być dodatkowo weryfikowani? Czy coś się powinno zmienić w tej sprawie? Ta debata na temat tego, czy sędziowie, a także prokuratorzy w Polsce, czy powinni mieć niekontrolowany i pełny dostęp do materiałów niejawnych. No, ta debata znowu się
ożywiła w związku z tym, że pan sędzia Schmidt miał dostęp z racji tego, że był sędzią, a w dodatku zajmował się takimi sprawami. Znaczy wiele na to wskazuje, że mógł być bardzo cennym źródłem dla obcych służb. I oczywiście wrócimy, to była moja rekomendacja dzisiaj i pan minister Siemonia, koordynator do spraw służb, będzie wspólnie z innymi członkami kolegium też pracował nad rekomendacją taką legislacyjną. To znaczy, no mówiąc po polsku i po ludzku, to nie może być tak, no mamy dzisiaj 10 tysięcy sędziów, 10 tysięcy prokuratorów w Polsce. To jest armia, 20 tysięcy ludzi. Żadna z tych osób nie jest kontrolowana pod kątem dostępu do... Ma pełny dostęp do materiałów niejawnych, objętych różnymi klauzulami. I wydaje się, że to naraża nasze państwo na ryzyko co najmniej niedyskrecji. No bo trudno założyć, że 20 tysięcy sędziów i prokuratorów to są wszyscy ludzie absolutnie... ale ja też nie chcę... To była taka ocena Trybunału Konstytucyjnego lata temu, że państwo nie powinno weryfikować ani kontrolować sędziów. Ja uważam, że to jest za daleko posunięta interpretacja tej zasady o niezawisłości sądów i prokuratorów, no bo bezpieczeństwo państwa jest najważniejszym celem władzy publicznej i w najbliższych dniach wrócimy do tego tematu. To jest nowy projekt, jak nie będzie, tak? Najprawdopodobniej tak. No, jest za wcześnie, ale w piątek będę gotowy z informacją w tej sprawie. To będzie pewnie w innej roli na kolegium, w piątek już będzie? Piątek to jest który? Który to jest? Piątek to jest dziesiąty. Panie premierze, PiS traci władzę w kolejnych samorządach. Jak państwo patrzą na to? PiS traci władzę w kolejnych sejmikach. Jak państwo patrzą na to, na te informacje? Na Koalicji Obywatelskiej, to, że PiS traci. Ja już się pogodziłem z interpretacją mediów, że PiS wygrał wybory samorządowe, więc teraz wy się musicie wyplątać z tej interpretacji, ja nie. Mnie nikt nie posądza o to, żeby taką ocenę wyborów samorządowych. PiS przegrał te wybory, a dzisiaj ponosi tego konsekwencje. Ja mówię o tym bez entuzjazmu, ja nie lubię sytuacji, w której następuje tam jakaś zmiana barw, ale nie ulega wątpliwości, że bardzo dużo samorządowców PiS-u jest rozczarowanych PiS-em. Nie tylko dlatego, że przegrali, ale też z wielu innych względów. No mnie uderzyło to, że to jest chyba po raz pierwszy i to jest bardzo groźny znak dla władz PiS-u. Doszło do tego, że rekomendacja pana Kaczyńskiego nie zyskała uznania tam w Małopolsce. I Podlasie jest też takim przykładem, także wiele powiatów. Nie jestem jakoś zachwycony ludźmi, którzy uciekają z tonącego okrętu, ale rozumiem. Panie premierze, rekonstrukcja rządu, czy tylko osoby, pytanie, które wyjeżdżają do Unii Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego, czy ona obejmie 10 maja, czyli w piątek, przyjmę rezygnację o której godzinie? Czterech ministrów. O której godzinie? Ale pan precyzyjny. O 9:12. Ale gotowa ta rekonstrukcja już? Tak, rekonstrukcja jest gotowa. Dzisiaj byłem w kontakcie z prezydentem Dudą, z kancelarią pana prezydenta. Ja w piątek ogłoszę też nazwiska nowych ministrów, ale nominacje, ta uroczystość w Pałacu Prezydenckim będzie później ze względu na wyjazdy pana prezydenta. Także dopiero w kolejnym tygodniu, ale te osoby przystąpią od razu do pracy. Mówię o tych nowych przyszłych ministrów. Panie premierze, jeszcze jedno pytanie. Solidarność będzie od piątku również zbierała podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Chciałam zapytać pana o zdanie w sprawie referendum. Jakie będzie ewentualnie głosowanie Platformy, jeżeli chodzi o wniosek? Nie sądzę, żeby takie referendum w Polsce się odbyło. Dla mnie jest ważne i bardzo bym chciał, żeby... Czy to jest Solidarność, czy to są partie dzisiejszej opozycji, żeby mniej krzyczeli, a bardziej pomagali w zmianach w Zielonym Ładzie, które ja proponuję i przeprowadzam, szukając sojuszników w tej sprawie w Europie. Ja wiem, że im bardzo trudno przyznać się do tego, że to PiS wspierany przez Solidarność przyjął Zielony Ład bez dyskusji, promował Zielony Ład, mówił wszystkim, że to jest program PiS-owski de facto. Polecam gorąco i wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, i słynny spot reklamowy pana Wojciechowskiego, komisarza PiS-owskiego rolnictwa. Mi udało się
nie mówię, że mi osobiście, ale dużo w to włożyłem własnej energii i możliwości tam w Europie, usunąć Zielonego Ładu to wszystko, co było najbardziej dopuszczliwe z punktu widzenia polskich rolników. Zielony Ład jest dużo mniej dopuszczliwy w tej chwili dzięki moim działaniom dla rolników, ale będziemy dalej nad tym pracować. Ja między innymi o tym mówiłem wczoraj, występując z szefową komisji, o tym, że Zielony Ład i wszystkie działania proklimatyczne i środowiskowe muszą być nakierowane na pomoc człowiekowi, a nie na nakładanie się żarów ludziom, i tak będę działał. A demonstracje, krzyki i referenda to nie jest droga do zmiany. Wniosek, jeżeli będzie zebrane odpowiednia liczba... Referendum w Polsce nie zmienia prawa europejskiego. To jest, proszę wybaczyć mi za kolokwializm, to jest pełna polityczna pizzerka. Dajmy sobie z tym spokój. Tu chodzi o życie i interesy setek tysięcy ludzi w Polsce. Ja chcę zmieniać tą rzeczywistość, a nie bawić się w jakieś referenda czy no, takie też uliczne rozstrzygnięcia. Nie, one nie będą miały wpływu na moje działania. Czyli takie wnioski obywatelskie o referendum raczej nie będą rozpatrywane przez rząd Donalda. Bardzo mało prawdopodobne.